Jesteśmy na kempingu w Rowach. Ja przy ulicy Bałtyckiej. Przy wjeździe recepcja i dalej obszar kempingu. Na kempingu są domki oraz parcele w kilku sektorach. W pobliżu parceli są przyłącza do prądu. Sanitariaty i letnia kuchnia. Jest też miejsce do rzutu szarej wody i opróżnienia toalety. Duży blok sanitarny na kempingu. Zmywak. Dużo przestrzeni, kuchnia letnia. Wiata. No, fajny kemping. Ciekawe jak w sezonie. Letnia kuchnia, miejsce na grilla. Przed sezonem jeszcze nie ma płytek. Te wozmbaki i blat. Droga na plażę w Rowach z kempingu przez lasek. Chodźmy na plażę wejściem numer 6 koło Toitojków. Ważne, że są. Aj, piękne morze. Piękne morze przed nami i szeroka plaża. Można leżaki wypożyczyć za 10 zł na cały dzień. Idziemy w kierunku klifów. Całkiem fajne są. No, plaże nad Bałtykiem chyba nie mają sobie równych. Jeszcze jak pogoda się dobra trafi. Już jest ładnie. Tu kormorany się słyszą na holochronie. Ale woda to taka zimna, że aż za kostki łapie. Jesteśmy w Rowach. Trochę smażalni ryb, trochę ciuchów, jak to w polskim nadmorskim lub mieście. Ale fajnie jest. Pogoda ładna. Przed sezonem tłumów nie ma. Wzdłuż plaży jest droga wśród lasu, równoległa, którą można chodzić na fajne spacery. Uwaga, kleszcze. Uwaga, na kleszcze, żeby ludzie nie wchodzili na wydmy. Tak piękny lasek sosnowy.